Dzień dobry, witam wszystkich 7 kwietnia 2024 roku w niedzielę, a szczególnie tych, pozdrawiam szczególnie tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje urodziny, jubileusze, życząc Wam Bożego błogosławieństwa, Bożej opieki i wiele siły w przezwyciężaniu także życiowych trudności. Hasła, które zapisane są w przewodniku biblijnym z Biblią na co dzień, na dzisiaj, to fragment ze Starego Testamentu z Księgi Sędziów, z rozdziału 10, 15 wersecie, takie znajdujemy słowa. Rzekli synowie izraelscy do Pana, zgrzeszyliśmy, uczyń z nami to, co Ci się dobrym wydaje, tylko wyrwij nas dzisiaj. Zaś w Ewangelii według świętego Mateusza, w 18 rozdziale, 13 wersecie napisane jest tak. Celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w piersi i mówił: Boże, okaż litość mnie grzesznemu. Niewierność, zdrada, oszustwo to kontekst, w jakim dzieją się te dwie historie. Chociaż oddzielone od siebie wiele setek lat, to jednak kontekst, w jakim znajdujemy bohaterów tych historii, jest bardzo podobny. Izraelici, będąc podbitym narodem, zaczynają oddawać cześć i chwałę bóstwom, którym oddają cześć i chwałę inne narody. I kiedy dochodzi do momentu, że przychodzą do Boga Jahwe, prosząc o pomoc, to Bóg mówi do nich: ale skoro oddajecie cześć tamtym bogom, to niech oni was teraz wesprą i niech wam pomogą. Celnik z kolei ma nieczyste sumienie, ponieważ pobiera więcej podatku, niż było to przewidziane przepisami prawa. A może dokonał jeszcze innych przestępstw. Teraz przychodzi do Boga, nie śmie nawet oczu podnieść ku górze i prosi o łaskę. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, w jednej i w drugiej historii występujący tam ludzie poddają refleksji swoje dotychczasowe postępowanie. Dochodzą do wniosku, że postąpili źle, że przekroczyli pewne prawa, zasady, normy etyczne, że wyrządzili komuś krzywdę, że popełnili coś bardzo złego i chcą to naprawić, ale wołają jednocześnie o pomoc i o wsparcie. Te historie nie są wyłącznie staro- i nowotestamentowymi opowiadaniami, ale są takimi opowiadaniami, które wskazują na to, że również i w naszym życiu dzieją się podobne rzeczy. Że niejednokrotnie robimy złe rzeczy, wyrządzamy krzywdę, dopuszczamy się niewierności, zdrady, oszustwa. Ale czy mamy na tyle odwagi, aby podobnie jak tamci ludzie, ci bohaterowie, przyjść do Boga i przeprosić? Albo przyjść do osoby, którą skrzywdziłem, której wyrządziłem coś złego i powiedzieć: bardzo Cię za to przepraszam? W historii celnika występuje jeszcze jeden bohater. Jest to przekonany o swojej pobożności, swojej doskonałości faryzeusz. Człowiek, który powinien być wzorem dla innych. I rzeczywiście staje się wzorem, ale w tym negatywnym sensie. Historia ta przestrzega nas przed tym, aby nie być takimi jak faryzeusz. Te dwie historie wydaje się zadawać dzisiaj pytanie: jaki jestem w tej pozmartwychwstaniowej rzeczywistości? Jakim człowiekiem jestem na co dzień? W jaki sposób odnoszę się do moich bliźnich, do moich braci, do moich sióstr, do moich przyjaciół?
czy mam na tyle siły, aby w sytuacjach, kiedy postępuję źle, powiedzieć przepraszam? Jakie znaczenie mają dla mnie Boże zasady? Niech dobry Bóg, który nie gardzi człowiekiem, wspiera nas w tym i uzdatnia nas do tego, aby nie oceniać innych, ale aby w pokorze stawać przed Bogiem i mówić tak jak Izraelici, czy tak jak celnik: wyrwij mnie i okaż mi litość. Niech dobry Bóg wyrywa nas i okazuje nam litość każdego dnia, bo tego potrzebujemy. Zostańcie z Bogiem. Amen.